Oj, dobrze, zabieram was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin, misja rozszerzona. Słuchajcie, w tym odcinku chciałbym zagrać scenariuszem w kości raz dwa razy i skupić się na pozostałych zadaniach pobocznych oraz być może nawet na zadaniach głównych. Zobaczymy, kto jeszcze wyjdzie. Jednakże koniecznie chciałbym oddać sekretowi również języki topielców, ale na początek właśnie ruszymy do naszego ulubionego pasera. Więc taki jest plan na dzisiejszy odcinek. Postęp w zadaniach głównych i pobocznych, tak? To zobaczymy, czy kości w końcu będą dobrze nam się tudlać, bo no niestety z Tornadem mieliśmy po prostu klęskę. Ale słuchajcie, kości, no ma prawo się odwrócić i liczę, że w moim wypadku to się też tutaj jak najbardziej zrobi. Tylko może nie mylić o wysokie stawki na wszelki wypadek, ponieważ no pieniążka mam mało. A nie chciałbym wczytywać sobie odcinka tutaj od początku, tak? Dobrze, co ma Talar? Para do pary. Czwórki na trójki. Gdyby udało się zdobyć jeszcze jedną trójkę, to byłyby nawet fajne szanse na wygranie tej rundy. Wiecie, mamy fula, to się tak bodajże nazywa. Dwie czwórki do trzech trójek. Tamta nie przerzucił. Fantastycznie. Następna runda. I może raz go w końcu załatwimy. Są dwie pary i szóstkę muszę na piątkę bądź jedynkę przerzucić. Talat Manica. Obiecać, że to szczęście nie jest po jego stronie. A my szóstkę na szóstkę przerzuciliśmy, więc no... Nic się nie zmieniło i ma trójkę. Oj, oj. No i to nam na zdrowie nie wyszło niestety. Tymczasem znowu dwie pary i szóstka do przerzucenia. Dwie pary na dwie pary. 5-2 na 5-3. Znaczy, to może być bardzo różnie, ale miejmy nadzieję, że jednak się uda. No nie! On to wygrywa samą wartością par. Niestety. Aż sobie fula dobił. Ach, czyli talerz jest trochę zbyt szczęśliwy jak dla mnie. Słuchajcie, ja to do niego może przyjdę i wygram z nim w kości jakoś między odcinkami. A ty kim jesteś? Ty mnie nie widziałeś. Okej, może pomówmy o nim z Talarem. Kim jest ten człowiek, chciałbym się dowiedzieć i ciekawe co Talar o nim powie. To myślę, że to wystarczy, żeby ustalić jego winę lub brak winy. No to... Robisz interesy z Salamandrą? Co ty, ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Co ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma na pieńku z Wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera. Do ciebie. Nadążasz? Chędożyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Wierzę ci. Kręci się u ciebie wiele podejrzanych osób. U pasera? No niesamowite, kurwa. Ale czemu po nocy? A chwaliłbyś się długami? I ciesz się, że trafiają do mnie. Gdyby ich długi spłacali księgowi Salamandry, to miasto już dawno poszłoby pod wodę. Wierzę ci. Masz kontakty ze strażnikami. Byłbyś wartościową wtyczką dla Azara. Żyjemy w kurewsko niebezpiecznych czasach. Potrzebuję opieki. Także przed Salamandrą. Ta, jasne. Odpalam cieciom Vincenta kilka złociszy, a oni dbają, żeby nic złego mi się nie przytrafiło. Nie mam teraz czasu, bywaj. Wierzę ci. Już wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Tu, słuchajcie, celowo też nie przewijałem tego dialogu, ponieważ jednak Tana to jest pod kątem tutaj retoryki, no, Mistrzostwa Świata mimo wszystko. A to, słuchajcie, mamy już dowody na niewinność, ale muszę uzyskać jeszcze jeden z dowodów w zadaniu pobocznym. Tego jeszcze nie wykonaliśmy, ale oczywiście we właściwym momencie wam przytoczę, że w tym miejscu zdobywamy właśnie dowód na niewinność pasera. Także nie przesadzajmy może za bardzo faktów i pomówmy z nim.
Nie teraz. A tak, czyli trzeba wyjść i wejść, oczywiście. Standardowa mechanika tutaj, gdy to zostało zastosowane przy dialogach, gdzie mogą pojawić się jakieś negatywne odczucia wobec Geralta lub no tutaj ważne informacje chociażby jak u Talara. I przekażmy mu, co wiemy. Rozpracowałem Salamandrę. Tak? Podsumujmy fakty. Jestem kurwa ciekaw. Nie ma czego. W tej historii nie ma zupełnie nic ciekawego. O co ci chodzi? Nie jesteś żadnym geniuszem zbrodni, Talar. Choć pewno chciałbyś być. A kim jestem? Utraconą w ciemnym zaułku cnotą pobożnej kapłanki? Jesteś małym krętaczem, który skupuje długi, żeby przez chwilę mieć władzę, poczuć się ważnym. Ranisz mnie, Geralt. W gębie jesteś mocny, ale jak przychodzi co do czego, to chowasz się pod fartuszkiem straży. Nie masz jaj. Co ty tam, kurwa, wiesz? Nie udawaj, że masz zasady. Trafiły do ciebie rzeczy innego Wiedźmina, kogoś, kto całe życie nadstawiał żyć za takich jak ty. I co? No, co? Nawet się nie zainteresowałeś, co mu się przytrafiło. Po prostu kolejne fanty do pchnięcia. Jesteś tylko małym, nic nieznaczącym paserem. Więc to koniec śledztwa. Czuję się zawiedziony. Nie warto tracić na ciebie czasu. Wielki pan Geralt przemówił. Prawi morały, zgrywa przenikliwego. W życiu mam twoje morały i przenikliwość. Ale że nie jestem małostkowy, nie wezmę tego do siebie. Klientowi takiego mać wolno się czasem unieść. A wiesz, coś ci powiem. Raz mogłem podpaść temu Azarowi. Gość kurewsko uwielbia antyki i różne luksusy. Jak każdy chędożony dzikus, który się dorobił. Miałem kiedyś cały transport takich rzeczy, jak się potem okazało, dla niego. Potrzebowałem wtedy pomocy straży i dałem cynk Vincentowi. Wszystko skonfiskowali. Od tego czasu potrzebuję jeszcze ściślejszej ochrony. Znaczy, zobaczcie, Sarwin wszystko podpadł Azarowi, ale póki co trzyma się dobrze. Dobrze, teraz tak. Też chodzi o paserstwo, no jest to fach bardzo niebezpieczny, szczególnie w takim świecie, gdzie prawo niby jest, ale jednak no wygrywa się mniejsze, tak? Tym no też opcja ta rada jest taka nie do poza zaostrzenia, mimo wszystko raczej nie ma prawa czuć się zbyt komfortowo. A ja się jeszcze upewnię, czy Siegfried jest to posterunku, czy może jednak musimy go poszukać za dnia. No i właśnie, nie ma go w dalszym ciągu, niestety. Więc słuchajcie, może teraz wam pokażę jedno z tych wydarzeń czasowych, których no tutaj jeszcze nie miałem okazji wywołać, ja bym już parę razy dosyć blisko. W tym celu należałoby udać się do najbliższego ogniska. W naszym wypadku może być tutaj. Zresztą dobra, trzeba trochę pieniążków zaoszczędzić, skoro no nie idzie nam w kości, przez co mamy poważne straty. I proszę, przy okazji można zdysponować sobie talenty. Więc spójrzmy, co jest. Zobaczcie, jest w końcu talent srebrny. I właśnie tutaj jest wymienione, że talenty w postaci od poziomu 15 i wzwyższam poziom 15, więc oczywiście jaki talent nam przysługuje. Mimo tego, że skupiam się na znaku Ard oraz na znaku Igni, no tutaj trzeba też zainwestować w żywotność, ponieważ no patrząc choćby po walce z Krokocydium, to się bardzo przyda. I teraz tak, jak wydają nasze znaki. Tutaj jest brama do powalenia jeszcze, więc to chętnie sobie wezmę. Natomiast tutaj obrażenia. I też chcę zobaczyć, czy możemy zdobyć sobie eliksir z upiornego psa, ale widać, że tak nie bardzo jest to możliwe. Myślę, że sobie wytworzę jednego kota na początek. Teraz tak, jeszcze nie spojrzałem, która jest godzina. Ale poczniemy sobie to świtu, ale 9 godzin. Powinno być już odpowiednio późno, a czy wcześniej, żeby można było zdobyć to, co teraz chciałbym wam pokazać. Słuchajcie, no często gęsto wiele osób sobie nie zdaje sprawy z tego, że Wiedźminie pierwszym, nawet tutaj już po połowie tylu lat od premiery, pewne zdarzenia pojawią się wyłącznie wtedy i tylko wtedy, kiedy wybije odpowiednia godzina. To być może jestem trochę za późno, ale to wszystko zweryfikuję też, no wiecie, ja wszystkiego jeden do jednego nie pamiętam, ale widzę, że jedna godzina 6:30 jest godziną odpowiednią, więc można pomówić sobie z tym cwaniaczkiem i zobaczymy, co ma do powiedzenia.
Hej, wojaku! Potrafisz robić mieczem, nie mylę się. O co chodzi? Chcę odzyskać rodzinną pamiątkę. Tuż przed wojną ukryłem ją wraz z kosztownościami, a teraz nie mogę się do niej dostać. I wynajmujesz pierwszego lepszego człowieka z ulicy, żeby przyniósł ci wszystko co do monety? Nie żartuj. Gdybyś chciał mnie okraść, nie wspominałbyś o tym. I nie jesteś pierwszym lepszym z ulicy. Na wojnie widywałem takich jak ty, za nimi kroczyła śmierć. Zatem w czym rzecz? W pobliżu skrytki grasują intruzi. Nie będę ryzykował własnej skóry. A ty sobie poradzisz. Możesz zatrzymać wszystko, co ukryłem. Przynieś mi tylko sygnet. Dlaczego ten sygnet jest taki cenny? Sprawy rodzinne i spadkowe. Nie powinno cię to interesować. Dzięki niemu zdobędę prawdziwy majątek. Powiedz coś więcej, ale od razu uprzedzam, że nie zabijam ludzi. No wiesz, jeszcze nie skończyłem, a ty już wyciągasz wnioski. Tymi intruzami są jakieś umarlaki. Chodzi o to, żeby przynieść mi moją własność. Jeśli tak, to w porządku. Potwierdzasz, że mogę zatrzymać dla siebie wszystko poza sygnetem? Potwierdzam. W mojej skrzyni jest sporo cennych drobiazgów. Ja chcę tylko mój rodowy sygnet. Masz, weź ten klucz. Dzięki niemu otworzysz bramę w kanałach. Gdzie dokładnie znajduje się skrytka? Wejdź do kanałów. Krata, do której pasuje mój klucz, znajduje się na lewo od wejścia. Za kratą będzie krypta, w której ukryłem skrzynię. Jeszcze jedno. Gdzie cię znajdę, gdy wrócę z sygnetem? Będę cię wyglądał codziennie rano w tym miejscu. Potem wracam do innych zajęć. Jeżeli się nie mylę, codziennie rano, to jest od godziny 6.30 do godziny mniej więcej 8.00. Więc chciałbym się wbić tak mniej więcej w przedział czasowy 6.37. I proszę, to mi się bardzo przyda ten kod, którego sobie wytworzyłem na zapas, żeby już mieć. I też tutaj pytanie w związku z tym odcinkiem do was. Co myślicie o takich właśnie ukrytych questach w poszczególnych ramach czasowych? Czy według was jest to potrzebne, czy jest to tylko niepotrzebne przedłużenie gry, czy może jest to coś całkowicie zbędnego, czego byście do swojej własnej gry nie zaimplementowali? Bardzo interesuje mnie wasza opinia. A tymczasem tutaj ci przesiądę, że są gra Wejdy. No to rzeczywiście nic dziwnego, że ten cwaniaczek wynajął sobie Wiedźmina na gra Wejdy. Myślę, że sam bym tak zrobił. Nasze ostatnie starcie z nimi też no nie przebiegło zbytnio korzystnie, ale tu już widać, że Geralt jest zgoła silniejszy i już takiego łatwego przysmaku dla gra Wejda stanowić nie będzie. I proszę, jest to ognisko. Może w tej razie czego sobie jakieś brakujące odczynniki, znaczy odczynniki, Boże, eliksiry uważyć. A proszę, czy mamy plecy dobione przez gra Wejda? Jakoś jako podejrzliwe, że jest skrzynka, a zobacz, nie mogę jej złupić. A to się wyjaśniło dlaczego. Dobrze, jeszcze raz wezmę sobie tą skrzynkę, spróbuję zbadać. No i rzeczywiście, no są pieniążki, jest sygnet, jest pierścień. I to jest właściwie całe zadanie. Tylko, że tutaj no też sugerowałbym mimo wszystko zbadać całość. Ponieważ warto pamiętać, że im więcej ubitych paskustw i szkalactw, tym więcej Geralt ma później składników alchemicznych. A tutaj alchemia jest bardzo mocno w cenie. Właśnie pod kątem tworzeń tych eliksirów z unikatowych przeciwników, tak? Czyli z bossów. Proszę mi towarzystwo jeszcze. Tak kątem oka to na Al'Ghula wyglądało. I właśnie teraz zmienił sobie cel ataku. Ale tak zwykły ghoul jest. Al'Ghul czasem ma trochę inny odcień skóry. No to też być może kwestia światła po prostu, że tak się pomyliłem. Dobra, nieważne zresztą. Oho. Jest ghoul na plecach. Geralt, Ardem, Ardem. No proszę, jak ładnie. No cóż, ten ghoul chyba już nigdy więcej nie będzie pożerać ludzi. Ale nam potrzebne są jeszcze Al'Ghule. A na tego przypomnę jest kontrakt, to nie poboczne dla Kalksztajna.
Więc mimo wszystko warto tu się rozejrzeć, bo być może stawimy tu właśnie tego przeciwnika. Zbierajmy te grzyby. I tutaj też jeszcze mamy sarkofag, ale właśnie problem jest taki, że nie wszystkie sarkofagi są interaktywne. Jednakże załączy te interaktywne sarkofagi fajną całość to to, że z reguły skrywają bardzo dobry lód później, tak? Dlatego warto się tutaj trochę przy nich przemęczyć i zawalczyć o zawartość. Tutaj jeszcze jest jakieś rozgałęzienie. Tylko jedno pomieszczenie. Przy tańce. Ale to wszystko. Ty widzicie, no ta krypta nie była specjalnie wymagająca, ale też no... bardzo łatwo jest to zadanie pominąć, tak? To przyznam się wam wprost, że ja chciałem to zadanie wykonać już... w trzecim odcinku, gdy pojawiliśmy się w zimie, ale no po prostu... też wypadały ciekawsze czynności do wykonania, więc no wyszło jak wyszło. Ale koniec końców udało nam się tutaj tą kryptę dla cwaniaczka oczyścić, tylko też właśnie. Cwaniaczek, ponieważ... będę wiedźmin, czy cwaniaczek, ponieważ coś innego. Przekonajmy się. Wiedźminie? Mam twój sygnet. Resztę rzeczy zatrzymuję. W porządku. Taka była w końcu umowa. Moi głupi kamraci poszli na śmierć, a mnie się udało. O czym mówisz? Nie twój interes, ale bardzo mi pomogłeś. Bywaj. Czy nie proszę bardzo. To nie był żaden spadek. Po prostu onierowowanie krypty wspólnie. I no, jego towarzyszenie przeżyli, a on sam jeden przeżył takiej informacji od was, że właśnie czasami jest mało miejsc, gdzie jasno wiadomo, o co chodzi. A dokonywanie tej informacji po prostu krystalizować, tak? Nawet też, że ktoś odbiera jako oczywistą oczywistość, ja nie mam w tym momencie na celu obrażenia kogokolwiek. Osugerowania, że jest to osoba mniej inteligentna, tylko po prostu tu chcę wszystko wyjaśnić, żeby nie było wątpliwości, jaki był motyw danej postaci. Tymczasem, skoro tutaj jeszcze nie widzę nigdzie Sekwryda, spójrzmy do dziennika i tak, na wagę złota. To może w sumie wykonać, a też przyjaciółka z dawnych lat. A gdyby jestem pomówić w szpitalu, bo gdy byliśmy u niej na górze, u babci, to za bardzo wątków drogowych nie mieliśmy. Jednakże może to się zmieni wraz z upływem wątku głównego, tak? Też w całości idealnie nie pamiętam. Być może pewne zależności questowe są troszkę inne, więc też no warto sugerować się własnymi obserwacjami. Na górę, udam się. Dobrze, babcie, już idę. Tutaj jeszcze no można oczywiście zobaczyć, co babcia ma w inwentarzu, ale... Na górę. Udam się. O właśnie, jeżeli będziemy tak krążyć, to ona będzie... Udam się. A trochę nie dawała żyć, więc lepiej przejść tędy. I po prostu mieć prawie święty spokój. Znaczy, że upada z niej babcia. Ale za chwilkę już wejdziemy na górę. Udam. Już idę, babcia, spokojnie. Wchodź, Geralt. I proszę bardzo, czy jest Shani? Tutaj Shani musiała już wyjść. A nie, jest jednak. Witaj, Shani. Tak? Witaj, Shani. Chciałam... Jasne. Czasem śni... I wie... Rozum. Dzięki. Nie ma sprawy. Słuchajcie, myślę, że pomówimy z tym, kiedy będziemy w szpitalu. Ponieważ mamy już sobotne dojście, więc czemu by nie? Jest też godzina 8.00, więc Sekret powinien już się wyłonić z swojego ciepłego łoża. Już powinna być możliwość, aby z nim porozmawiać. Właśnie są te trzy miejsca, gdzie jest najczęściej, czyli posterunek przy zakonie. Kto tak płacze w obłokach? Tu właśnie okolice grobni. Nie ma sensu wygrażać. I też na zewnątrz, tutaj przy płatnerzu zakonu można go często gęsto spotkać. Ale jednak go tutaj nie ma, to słuchajcie. Raz jeszcze zadania. I tak, tajemnica Berengara. Spłonkana owieczka. To jest ten chłopcu, który został zaginiony. Co kryje prawda? Właśnie, Baranina i Kalksztań, kurczę. Ogólnie, to są dwie najbardziej podejrzane osoby.
i żeby uzyskać dowody na ich niewinność, należy wykonać specyficzne czynności. I to można zrobić w parę sposobów. Oczywiście w tym przejściu zaprezentuję wam jeden sposób. Dla mnie wszystkie nieludy są siebie warte. Ale gdy już będzie po wszystkim, oczywiście zlecę wam pozostałe możliwości, jak można dowiedzieć się i też dowieść, że są oni niewinni, tak? To oczywiście jest do wykonania, jednakże trzeba no swoje pobiegać. Przy okazji musimy pomówić z Gramarzem na temat wydania nam konkretnych zwłok. Ciężko kopać w mokrej. Więc może się ulituje nad nami. O co chodzi? Dobrze. Zapytam może o sekcję. Dużo wiesz o zgonach w mieście. Pomagasz czasem w śledztwach? Czasem opowiadam Raymondowi o ciekawszych nieboszczykach. Ponoć to pomaga w dedukcji czy coś. Mnie też coś opowiesz? Wykluczone. Obiecałem trzymać język za zębami. Rozumiem. O co chodzi? Trzeba wam czego? Dużo wiesz o zgonach. Czasem opowiadam. Z jakiegoś powodu Geralt nie ufa Raymondowi. Jednakże myślę, że to wypadałoby dopytać się i zaskoczyć podsybutowi Boże, Grabarzowi, że coś może być na rzeczy. Nie ufam Raymondowi. On coś kręci. Stary Raymond? W życiu! Jest lojalny wobec klientów. Może, ale z tym śledztwem sobie nie radzi. Czuję, że sam poradzę sobie lepiej. Wpuścisz mnie na cmentarz? Nie da rady. Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać. Co mam zrobić, żebyś zmienił decyzję? Potrzebuję oficjalnej zgody od kapitana Majsa. Nie dasz się inaczej przekonać? Może mogę ci jakoś pomóc. Po prawdzie, to możesz. Zadłużyłem się strasznie u Talara. Jeśli jakoś go przekonasz, żeby mi darował, dam ci klucz na cmentarz. Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Nic o tym nie wiem. Ale mogę ci dać kogoś innego. Mam kilka naprawdę ciekawych zgonów. Chodzi mi o konkretne zwłoki. Bez łaski. Wybredny się znalazł. Jak się zdecydujesz, czego chcesz, to zapraszam. Oglądanie zwłok to sztuka. Pozornie przeciętne zgony mogą cię zaskoczyć. Zawsze warto szukać głębiej. Ale kogo to obchodzi? No i właśnie, zobaczcie tutaj, co się dzieje. Mamy tutaj sobotny dostęp do zwłok, tutaj no, nie ma problemu, żeby poprosić o konkretne zwłoki i można je otrzymać. Gdyż takie pytanie właśnie numer dwa do was. Co sądzisz o jakichś praktykach tutaj, że skoro potrzebuje tych i tych zwłok, weźmie je wydaj. Co ty myślicie? Mógłbyś udostępnić mi ciało więźnia do sekcji? Za butelkę dobrej krasnoludzkiej gorzałki. No dobrze, zobaczmy, co mamy dla niego. Dam mu ten bimber na początek. Nie ma to jak niezły trunek. Do rzeczy. Jak będzie z więźniem? A gdzie dostarczyć to ciało? Do szpitala. Będzie tam wieczorem. Bywaj. No to słuchajcie, no to mi się podoba, że mimo wszystko jest to człowiek słowny. Tylko no właśnie, ma problem i jeżeli pomożemy mu tutaj rozwiązać ten problem, czyli dług, albo uzyskać przepustkę od Vincenta, to nas przepuści, tak? Oczywiście, jako że udowodniliśmy Vincentowi, może Vincentowi, że Vincent oraz Talat są niewinni, to nie będzie większego problemu, żeby uzyskać stosowne pozwolenie lub też anulować jego dług. Ja myślę, że tym razem będę chciał pomówić jednak z Vincentem. Myślę, że Talar jest moim faworytem w kontekście złotoustości i sztuk oratorskich, to jednak to pomówię z Vincentem na temat tej przepustki. O co chodzi, Wiedźminie? Załatwisz mi wejściówkę na cmentarz? Nie ma problemu. Może przy okazji trochę go oczyścisz. Jest tam ostatnio niebezpiecznie. Zobaczymy, co da się zrobić. I proszę bardzo, bez większego problemu udało się tą przepustkę uzyskać. A co myślę, że już tak zasygnalizowałem. W związku z tym było konieczne, aby
śledztwo wobec Tanera i Vincenta zakończyło się sukcesem, czyli konieczne było dowiedzenie tego, że są niewinni. Ponieważ gdybyśmy jednak sobie zamknęli tą drogę, to wówczas należałoby z tego co kojarzę, należałoby zapłacić Tanerowi. Ale tą informację dla was zweryfikuję na kolejny odcinek, także ewentualną pomyłkę oczywiście skoryguję, jeżeli to jest, co powiedziałem, prawdą, oczywiście przy tym zostanie tego nie będę już wracać. Tymczasem pokażmy grabarzowi, że mamy przepustkę i będzie można ruszyć na cmentarz. Nie ma... Ano. Hej, ho, na umrzyka skrzyni i butelka rumu! Rumu! Nie powiesz mi chyba nic ciekawego. O co chodzi? Trzeba wam czego? Chcę wejść na cmentarz. Nie da rady. Mam przepustkę od kapitana Majsa. Masz tu klucze. Możesz wejść i porozglądać się po krypcie. Tam trafiają świeżaki. Ale jak cię zabiją, to nie przychodź po nocach z pretensjami. Dlaczego cmentarz jest zamknięty? Bo trupy grzecznie leżeć nie chcą, tylko z dołu wyłażą. Uważaj za tobą! Żartowałem tylko. Nie ma co się bać, za dnia nie łażą. Po prawdzie ktoś powinien zrobić z nimi porządek. Nawet tutaj wieczorami nie jest bezpiecznie. W końcu wyznaczą jakąś nagrodę, ale na razie nikt się tym nie interesuje. Powiedz mi o czymś innym. O co chodzi? Trzeba wam czego? Dajmy mu jeszcze może jedną butelkę alkoholu i zobaczymy, czy coś powie temat śledztw. Tylko tutaj właśnie nie bardzo widzę mocny alkohol, ale zobaczę, może dwójniak. Nie ma to... Ano. Hej! Nie powiem. O co? O cóż, jesteśmy w pracy butelkę alkoholu, to być może będę się przydało do wytworzenia czegoś ciekawego z alchemii. I proszę, mam receptę na Filip Spatiego przy okazji. Ale słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy odcinek. Udało nam się tutaj uzyskać wejściówkę na cmentarz. Oraz dowiedzieliśmy się, że Tanner jest niewinny. To jest bardzo duża odpowiedź mimo wszystko w związku z całym śledztwem. Będziemy jednak mogli odzyskać ciąg dalszy, oczywiście w odcinku kolejnym. Póki co, dziękuję bardzo za uwagę. Dla was, trzymajcie się, pa pa.